Czekaj, bo mam nowy zmywak. A no tak, test. Test wielkiego zmywaka. Noga? Ja mam profesjonalizm, nie dość, że przyjdę, nagram nic w moim mieszkaniu, to jeszcze pani tutaj wam posprząta, Katarzyna. Ekstra. Polecam się na przyszłość. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Jestem dzisiaj u Kasi i stwierdziłyśmy, że ostatnio miałyśmy taki mega fan skręcenia u ciebie filmu, w sensie u mnie, ale na twój kanał. Tak. Kasia, ja przemieniałam Kasię w siebie, więc dzisiaj będziemy robić w drugą stronę. Jestem bardzo ciekawa, wypróbuję coś nowego. Przyszłam sobie na luzie w dresiku. Jestem bez makijażu, bo stwierdziłam, że no, zmiana mojego makijażu w Kasi to raczej zmycie. Więc przyszłam bez, jedynie umyłam włosy i jestem gotowa do metamorfozy. Oczywiście opowiedzieć, co będziemy robić. Nie za wiele, szczerze, no bo to ma być niespodzianka. Ja już przygotowałam stroje wcześniej, bo no, pomyśliłam się, że będziemy właśnie ten film nagrywać. Mamy jeszcze jedną osobę w domu, która tam pracuje. Więc... Aha, myślałam, że jeszcze jakąś jedną osobę i to nie będziemy. Asystent, chętnie bardzo. Dobrze, więc tak, tutaj trzymam takie kosmetyki, których używam najczęściej. Okej. To jest taki mój zestaw, gotowy, wiecie, kojarzę po prostu u ciebie. Wyjmuję. I idziemy się malować na nasze stanowisko. Dobrze, więc tak, ja ostatnio generalnie trochę pozmieniałam, jeśli chodzi o makijaż dzienny. Przede wszystkim jest go nieco więcej, bo był taki czas, gdzie prawie nic nie używałam, tak. A teraz mam czas, więc używam. Kiedyś się wymieniałyśmy kosmetyczką i pamiętam, że podkładu nie używałaś, mnie to strzepowało, bo ja podkładu używam za kilka osób, ale domyślałam się, że nawet nie używasz podkładu. Tak, nie używam. Nawet nie używam, jak robię mocniejsze makijaże. Bardzo rzadko nakładam podkład. Okej. Okay. Tak raczej na większe wyjścia, chociaż lubię ten efekt, właśnie wtedy jest taki efekt wow, jak rzadko używam. Zaczynamy od brwi i ja trochę pozmieniałam właśnie kolejność ostatnio i jest ona nietypowa, ale mi pomaga w makijażu, ponieważ ja nie przyciemniam swoich brwi henną, ale chciałabym, żeby były ciemniejsze, dlatego na początku używam żelu z Golden Rose, który przyciemnia. Ja zazwyczaj bardzo szybko robię ten makijaż, bo tylko tak... No tak. Ale u ciebie to jednak... No, staram się. Nie masz takich braków dużych. Jestem pod wrażeniem. Naprawdę. Nigdy tak się nie przyglądałam. Dobra. Jeśli chodzi o oczywiście korektor, to nie za dużo. Ja tak naprawdę nakładam tylko pod oczami. Okej. Na ten moment i troszkę na powieki, bo będziemy nakładać cienie. I teraz, słuchajcie, czas na rewolucję, od której zaczęłam, się pomyliłam w kolejności. I to jest Lash Brow, mydło do brwi, które idealnie te brwi trzyma. Jeśli macie włoski, które się przesuwają w ciągu dnia, opadają, jakieś tak w dziwnych kierunkach sobie podróżują, to jest coś idealnego. Przechodzimy do bronzera. Używam palety Neo Makeup. Dosyć jest brudna i zużyta. No ale tak to jest, że jak się używa jakiejś kosmetyki regularnie, no to tak wyglądają opakowania. Tak, tak, dokładnie. I używam jasnego bronzera na co dzień. Asia używa ciemnego dosyć, takiego intensywnego. Ale ja używam bardzo delikatnie. I teraz, moi drodzy, nakładam cień. Też palcem. I jest to cień z palety Sweet Peach Too Faced. Można się domyślić, który. Nakładam go dosyć tak niechlujnie, ponieważ zaraz będziemy rozcierać bronzerem. Dobrze, i czy coś jeszcze? A tak, na koniec błyszczyk. Czasem daję konturówkę, dzisiaj nie dałam, więc to też nie masz. Proszę bardzo, pięknotko. Idę zobaczyć do lustra i zaraz dam recenzję. A więc tak, podobam. Uj! Podoba mi się, natomiast jest bardzo delikatnie, więc dla mnie to jest na pewno nowość, bo czuję się cały czas jakbym była taka no make-up, więc jakbym wyszła na przykład na miasto, to cały czas miałabym uczucie, że jestem tak jak normalnie bez makijażu, ale brwi mi się podobają, są takie w ogóle inne niż ja normalnie maluję, także super. Myślę, czy coś jest podobne, ale w sumie no, robimy większość innych rzeczy, ale jednak chyba bym dołożyła ten podkład. Ale wiem, że po prostu to jest takie przyzwyczajenie, natomiast mi się bardzo podoba. No to masz ładną cerę. Generalnie mamy dosyć jakby. Tak, podobne, no, nie mam problemu z formy, ale jest chyba kwestia już takiego przyzwyczajenia, ale bardzo mi się podoba. I przechodzimy teraz do kroku drugiego, czyli do włosów. Jesteśmy już w łazience. Tak, tak, moja droga, proszę. I słuchajcie, jeśli właśnie jeszcze chodzi o fryzurę. Ja mam kręcik.
Nie, no, ale najpierw przedziałek. Gdzie mam przedziałek? Tu. Aha. A ty masz gdzie indziej, więc musimy to zmienić. Ale Mina, ale pięknie wyglądasz z tym błyszczykiem. Tylko, że to będzie problem, bo jak ktoś gdzie indziej trzyma przedziałek, no, to teraz, żeby to się utrzymało, taką masz trochę emo grzybeczkę, fajnie. A to na pewno chodziło? Ja w gimnazjum bym po prostu była zachwycona. Ale rzeczywiście, to by można zrobić taką grzybeczkę. No, miałam nawet kiedyś. Połowa moich zapachów jest od Asi. Tutaj nie będzie niespodzianek, natomiast dzisiaj użyłam tego. Okej. Okay. O, proszę bardzo. Też... Też poczynam swojej kolekcji. Oczywiście, więc musiałam popuścić. Mocno. Lubię ten zapach. On jest taki kobiecy, ale elegancki, ale taki codzienny i dosyć nie młodzieżowy, ale taki wiecie, niepoważny. Tak, i użyłam jeszcze Diora. Jedną pompkę, tak zmieszałam. Co najlepsze, też użyłam dzisiaj... Jejku, całe to złe włosy ci, przepraszam. Lancome La Vie Belle, więc w ogóle jestem taka dzisiaj pachnąca, że chyba, że nie mogę tego wymachać. Dobra. Chyba tak ci spróbuję to zrobić. Okej. To też jest totalnie inna metoda kręcenia włosów niż ja normalnie. Więc jest na nowości, bo ja takie jakby do środka te pasma wkładam. Właśnie, wiesz co, ja robię tak lub tak, ale chyba jeszcze jest nierozgrzane do końca. Nie bywa. Jak myślisz? Ono w ogóle nie było włączone. To jest ten taniec? Tak. A teraz inny chciałabym, żebyś się nauczyła. Ten, co mi wysyłałaś na prywatnym. Ja go umiem. Ja mogę, tutaj nie mam miejsca, ale ja mogę nawet za chwilę tańczyć. Mam nadzieję. Mogę pokazać na ramię? Czekaj, czy będzie widać. Są różne, w zależności od tego, jak bardzo się postaram. Jak nałożę dużo produktów, to są intensywne. Mm-hmm. Czy na przykład teraz rano też są dosyć mocne. Ale polecam bardzo metodę na pasek, no bo ogarnijcie, że ja to po prostu robiłam na pasek od szlafroka. Ten tutaj, o. A wyszły loki, jakbym kręciła lukówką. No naprawdę. Słuchajcie, no efekt jest zachwycający, ale jeszcze nie rozczesałyśmy. Coś tu, wiecie co, nie wyszło, ale doszłam do wniosku, że w sumie często jak sobie robię włosy, to też nie wychodzą. Także wszystko się zgadza. Więc patrząc na te kryteria, jest idealnie. Mhm. Przydziałek się przysunął. Ja tutaj Aszunię troszkę poukładam. Ale w tym momencie się zorientowałam, dlaczego ja nakładam podkład tak bardzo mocno. Przypomniałam sobie, że ja minimalne, nie wiem, zawstydzenie się czy cokolwiek takiego, czy mi się zrobi minimalnie ciepło, albo wyjdę na dwór, mam od razu tutaj takie czerwone rumieńce i czerwony nos i teraz już widzę w lustrze, że mam cały czerwony nos, więc nie lubię tego efektu bardzo. Także teraz będziemy przechodzić do outfitu. Ja już mam włosy pokręcone, makijaż mam zrobiony, w sumie tylko dostałam stylówkę. I nie mam pojęcia, co Kasia przygotowała, także... A jeśli chodzi o takie detale, to proszę, to pierścianki, które noszę najczęściej. Ale wiecie co, ja po prostu na co dzień noszę mało biżuterii, więc myślę, że... Grube palce, nie chodzi. No co tam, chyba sobie na stałe. Dopchniemy. Jeśli chodzi o stylizację, to przygotowałam dwie opcje, ponieważ obie są charakterystyczne, ale nieco inne. I uznałam, że film będzie kompletny, jeśli ubierzemy cię w dwa stroje. I teraz obstawiaj. Co to będzie? Właśnie nie wiem, ja się zastanawiałam. Pewnie jedna to będzie jakaś z mam jeansami. To nie wiem, jakaś skórzana sukienka, spódnica. To powiem ci, że z jednym trafiłaś, z jednym zupełnie nie. Zaczniemy od stylizacji letniej. Wybrałam sukienkę, której byś totalnie nie założyła. No, to totalnie by się jej nie założyła, moim zdaniem. W sensie tak patrzyłam na nią i stwierdziłam, że nie ma szans. Pewnie bym jej nie wybrała, ale jest ładna. Podoba mi się, ale nie w moim stylu do końca. Tak, oraz taka bardziej... Babcina? Tak.
I do tego torba odzierga. Okay. Normalnie założyłabym Adidasy lub Naja czy New Balance, wiecie, po prostu białe buty. Natomiast myślę, że dla mnie bardziej charakterystyczne są Martensy jednak. Tak, to prawda. Więc pójdę po Martensy. I ta opcja też jak najbardziej w porządku. Ule, czyli ciężkie buty. Do takiej sukienki. Dziewczęca sukienka. No tak, tam się dużo kojarzy. Okej, okay, no to ja lecę tutaj się ubrać, zaraz wracam. Dobrze. Może co za emocje? To ja wiecie co, może po prostu nie wiem co ze sobą zrobię. Obrócę się tu. Wbierzcie, by nie była na ciebie dobra. Guzik oderwałam. Nie patrz! Tak, to jestem ja. Jak? Pokażę wam się z bliska. Ogólnie uważam, że takie sukienki jak najbardziej są do mojej sylwetki, bo i dekolt V, co to jest odpowiednie do dużego biustu. I jest talia podkreślona i długość jest perfekcyjna, więc ogólnie ta sukienka jest jakby na mnie, uważam, że dobrze, atrakcyjnie wygląda. W tych butach też, ja lubię takie połączenia, w ogóle te buty mi się bardzo podobają, natomiast cena mnie trochę odstrasza, ale pewnie kupię i tak kiedyś, bo bardzo mi się podobają. No, Krzysia torebkę sama noszę i lubię, natomiast wbierzcie, ta sukienka jest trochę dla mnie za mała, stąd też ten guzik. No i teraz możesz potrzymać torebkę, to zaprezentuje coś fantastycznego, szokującego lekko. Ale powiem ci, że bardzo ładnie wygląda. Ale, że ludzie... Dobra. Rolesza wróciła, przyłam dresie i w czapce. Taka elegantka. Teraz nie jestem elegantką. Chociaż kapciuszki. Kapciuszki wskazują, że nuta elegancji jest. No dobra, i teraz druga stylizacja, bardziej nieletnia. Taka... A, okej. Okay. W moim stylu. Dobrze. Czyli niby nieletnia, ale jednak goła. A, to będzie brzuch na mierzchu gol w czarny. Nie, bo będzie kolor biały. O, to prawda, kojarzy. Chociaż golf czarny też by się nadało, natomiast jest w praniu, więc jest czarny. Buty, które myślę, że też są ze mną kojarzone. Jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, to... Kojarzę. Dlatego torebka, o której nawet nie muszę komentować, bo... Tak, też mi się z tobą kojarzy, też mam taką, bo trafiłam, no co tam, ale jest z innego sklepu. Różnimy się nieco w obszarze bioder, to przygotowałam dla siebie spódnicę, która będzie się luźna w talii na 100%, bo na mnie jest luźna, ale ją uwielbiam. I dobrze, to jest spódnica z Dlumpak, biorę za 3 złote, zresztą na zakupach za 8. Właśnie chciałam powiedzieć, że chyba to było ze mną, wiele lat temu w sumie już to będzie, bo jeszcze, no jak ty mieszkałeś w Szczecinie, tak. Ale to było jeszcze za nim długo, chyba nawet nie planowałaś się przeprowadzić, więc to było kilka lat temu zdecydowanie. I ta spódnica niestety od spodu zaczęła się pruć, więc koniecznie muszę ją oddać do naprawy. Natomiast stwierdziłam, że na potrzeby wyzwania jeszcze jak najbardziej można założyć. I do tego oczywiście golfik. 3-4. To jest tak samo w moim stylu jak poprzednia stylówka. Niestety mam czarny stanik i mi prześwituje. Ale nie wiedziałam, co Kasia mi przygotuje. Jeszcze nie widziałam siebie z tego telefonu. Sama rezygnuję raczej z botków, dlatego że mi się zawsze wydawało, że one nogi skrypają. Rzeczy albo takie ciężkie buty noszę, albo jednak bardziej. To prawda, że one trochę skracają, ale na przykład moim trikiem jest to, że właśnie noszę do takich botków zazwyczaj wysoki stan. I wtedy to wszystko się wyrównuje. Marcin, właśnie. O. Może powiesz, czy co sądzisz, czy Asia wygląda jak ja? No to daje, w tych botach. Czy jestem zaginioną siostrą bliźniaczką Kasi, o której Krzysiu wspominał? Piszcie w komentarzach. Ale dziękuję bardzo, że mnie tak wyspozowałaś. To jest tak ciekawe doświadczenie w jedną i w drugą stronę. Jak teraz zmieniłyśmy się rzeczywiście Asia we mnie, ja w Asie, to widzimy te różnice tak klarownie. W makijażu? Ja nie byłam w stanie znaleźć jednej rzeczy, którą robimy podobnie. Niby wiecie, no niby bronzer, niby, ale w ogóle metoda nakładania, albo nie wiem, typu Kasia palce używa, ja bardziej pędzelki, albo no ja ten podkład używam w ogóle i na ten metoda, więc super. Tak. Super, bardzo. Jestem miło zaskoczona. Cieszę się, że nie wyglądam jak klaun w efekcie końcowym, bo czasami nie wszystko po prostu pasuje. Tak. Możesz tym ładnie wyglądać, a ja niekoniecznie. Podoba mi się bardzo, może coś wprowadzę z tego. I jeżeli chcecie zobaczyć drugą część, to już jakiś czas temu pojawiła się na Kasia. No, tak, także zapraszam. Zapraszam. Ale tak szczerze jeszcze tylko dodam, że kompletnie nie patrzyłam na to, czy będziesz czymś dobrze wyglądać. Jakby nie brałam tego pod uwagę, a wyszło spoko. Tak.
A widzicie, czyli wszystko jest superowo. Także dajcie znać, co myślicie o tym filmie i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, pa pa! Pa.